Hej, w dzisiejszym odcinku chciałbym się z Wami podzielić czymś, co w branży sprzedażowej zwane jest tak zwanym doskonałym zamknięciem, czyli zamknięciem, które składa się z dwóch elementów, ma bardzo dużą skuteczność i prowadzi do tego, żeby ustalić z klientem kroki, które nawet jeżeli nie są związane z samym zamknięciem transakcji, to do tego zamknięcia prowadzą. Doskonałe zamknięcie, czyli perfect close, składa się z dwóch elementów. W pierwszym to my proponujemy dalszy krok działań. Czyli na przykład jesteśmy pod koniec negocjacji z klientem i to pierwsze zdanie z dwóch w doskonałym zamknięciu brzmiałoby wtedy: Panie Stefanie, czy miałoby sens gdybyśmy? Czy byłoby właściwe gdybyśmy? Na przykład podpisali dzisiaj zamówienie. Czy byłoby właściwe, sensowne dla Pana, czy miałoby sens, gdybyśmy dzisiaj umówili się na testy naszego produktu? I teraz, jeżeli usłyszymy tak, to ma sens, podpiszmy zamówienie, umówmy się na testy albo cokolwiek innego, no to jak gdyby mamy to w tym sensie, że uzyskaliśmy zobowiązanie klienta, do którego jest gotowy na tym etapie. Natomiast ciekawsza rzecz, która dzieje się w doskonałym zamknięciu, jest w drugim pytaniu. Zakładam, że na pierwsze dostałem odpowiedź: nie, to za wcześnie, nie teraz, jeszcze nie wiem i tak dalej. Przechodzę do drugiego pytania w doskonałym zamknięciu i pytam klienta: okej, w takim razie co Pan proponuje? Rozumiem, w takim razie jaki byłby następny rozsądny krok? W ten sposób w pierwszym pytaniu doskonałego zamknięcia to my wychodzimy z inicjatywą. Jeżeli ta inicjatywa nie jest zaakceptowana, klient w jakimś sensie nie jest gotowy na to rozwiązanie, pytamy go o to, co by było z jego strony następnym logicznym, rozsądnym, właściwym na tym etapie krokiem. Dostajemy coś, co tak długo, jeżeli to nie jest nie wiem, pomaga nam zrobić dalsze kroki, pójść w kierunku zamknięcia, nawet jeżeli trwałoby to troszkę dłużej. To jest to krok zaproponowany przez klienta, w związku z tym szansa na to, że on się wywiąże z tego kroku, ten następny krok zrealizujemy, jest też większa. Poćwiczcie, zobaczcie, doskonałe zamknięcie składające się z dwóch pytań. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.